powietrze. Niby jest, ale go nie ma. Bez tego żywiołu przestalibyśmy istnieć. Nie byłoby też przestrzeni muzycznej, kreowanej przez Pawła Nowaka, gdyż powietrze jest wtłaczane do wnętrza akordeonu poprzez rozciąganie i kurczenie się miecha, a wszystko to wprawione w ruch tworzy dźwięki przepływające przez duszę słuchacza. Bardzo, bardzo drogie, trudne do zdobycia. Kiedy rozpocząłeś organizację festiwalu akordeonu? 15 lat temu. Faktycznie jeszcze byłem bardzo, bardzo młodym chłopakiem, zupełnie niedoświadczonym, ale gdzieś tam z głębi jakieś siły, moce mówiły, że muszę coś zrobić. Oczywiście kiedy to się wszystko rozpoczęło, no to była maleńka impreza. Zaczęło się od małego koncertu, od mojego solowego koncertu i oczywiście nie ja sam byłem jego organizatorem, bo to wszystko się działo przy wielkiej pomocy i wsparciu ówczesnego dyrektora GOK-u Sulęczyńskiego, Renika Kordy. I tak się działo przez kilkanaście lat. I to się tak powoli rozbudowywało. Uczyliśmy się na własnych błędach, nabieraliśmy doświadczenia. No i mamy teraz chyba największy festiwal akordeonowy w Polsce. Kwestie muzyczne, jestem strasznie łapczywy. Nie jestem człowiekiem, który skupi się tylko na jednym i będzie to szlifował, dopracowywał. Nie, ja kocham tango argentyńskie. Jest to muzyka, którą naprawdę się fascynuje. Bardzo interesuję się jazzem. Uwielbiam muzykę francuską, w której akordeon stanowi no wręcz filar. Nie ukrywam też, że no, wychowałem się na muzyce klasycznej. Pomimo, że już coraz rzadziej, ale mimo wszystko, chociażby z orkiestrą, taką muzykę grywam. Więc no bardzo, bardzo dużo różnych projektów, dużo się dzieje. Na przykład duet z sopranistką, czyli muzyka operowa, operetka w duecie z akordeonem. Kosmiczne połączenie, można by powiedzieć, że wręcz no bardzo, bardzo nietypowe, aczkolwiek świetnie się sprawdzające. Oczywiście zespół Almost Jazz Group, z którym już długo, długo koncertujemy, nagrywamy właśnie płytę. Trzecią naszą płytę, nasz w 100% autorski projekt. No ale jeszcze jest zespół Milonga Baltica, który gra tango argentyńskie. Bardzo ważnym elementem mojego muzykowania są projekty z Dorotą Lulką, aktorką Teatru Miejskiego w Gdyni, z którą zaczęliśmy od projektu Piaf po polsku, bo Dorota na co dzień gra postać Piaf w Teatrze Miejskim, w spektaklu o tym samym tytule. Potem z Dorotą zrobiliśmy projekt tangowy, a najświeższy projekt to jest piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Projekt o tytule W czasie deszczu dzieci się nudzą. Addio pomidory, addio utracone, przez długie złe miesiące.
wasz zapach będę czuć. Ale ja chciałam jeszcze przedstawić tutaj pana Nowaka, pana Pawła, dlatego że jeszcze znam go jak był studentem. Zapowiadał się bardzo dobrze. Jeździł do Paryża i właśnie w Paryżu na ulicach grał na akordeonie piosenki francuskie. Życie rodzinne. Ludzie więcej ze sobą przebywali, więcej ze sobą rozmawiali. To jest coś, czego mi bardzo brakuje. I nie ukrywam, że w mojej rodzinie też już bardzo rzadko, ale czasem jak się spotka cała rodzina i gdzieś tam przez przypadek znajdzie się jakiś akordeon, bo cała rodzina muzykalna, to on jest dosyć szybko wyciągany, jakieś tam muzykowanie wspólne jest. Bardzo za tym tęsknię, bo ja się na tym wychowałem. Pewnie, żebym wolała mieć męża, który pracuje od poniedziałku do piątku, od 7 do 17 i jest w weekend w domu i ma czas dla domu, dla rodziny, by zająć się domem, ogrodem, działką. No ale no niestety, tego już nie będę chyba nigdy miała, więc się z tym pogodziłam i dajemy radę. To tak nie jest. Ja właśnie dałem się najpierw Magdzie wypowiedzieć. Wiedziałam. To tak nie jest. No nie grasz w każdy weekend i w każdą sobotę i w każdą niedzielę, więc czasami zdarza się, że mamy czas w weekend dla siebie. Ale nie? W tygodniu też mamy. No nie jest tak źle. No jesteśmy oboje też nauczycielami, więc wakacje... No ja mam wolne wakacje, Paweł ma mniej wolne, bo jest festiwal. Dużo mniej wolne. Więc mimo tego, że wakacje nie ma szkoły, to i tak dużo pracuję. Ale są ferie, święta, więc... Ja mam i tak lżej niż moja żona. Nie, naprawdę. Mów tego. Bo ty nawet jak jesteś w domu, to dużo pracujesz, wiesz? No ty... tak, ja wiem. No. No bo oboje robimy to, co lubimy i poświęcamy się temu chyba tak... A właśnie. Bardzo, aż za bardzo. Wszędzie, gdzie jestem w kraju, na wszystkich koncertach, jeśli tylko mam możliwość dorwania się do mikrofonu, zazwyczaj na szczęście mam, to mówię, że przyjechałem do Państwa z Kaszub, z Sulęczyna, z miejsca, które można nazwać polską stolicą akordeonu, bo na Kaszubach to mamy. Muzeum Akordeonu, bo na Kaszubach mamy w sumie największy, jedyny tego typu festiwal akordeonowy w Polsce. Mamy konkurs akordeonowy w Kościerzynie. Mamy wspólne bicie rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach. Ślązacy próbowali nas pobić, gdzie tam miasto na mieście, miliony ludzi, na Kaszubach tutaj nie ma tylu ludzi, co tam w jednym mieście, ale nie udało im się pobić tego naszego rekordu, gdzie u nas prawie 400 osób wspólnie zagrało. Brawo! Pasja kolekcjonerska zaczęła się w 1999 roku, kiedy
poznałem pana Tadeusza Kotuka z Augustowa, mistrza naprawy akordeonów i także kolekcjonera, który kilkadziesiąt instrumentów posiadał. Kiedy zobaczyłem jego zbiór w domu, w jego warsztacie, no, składający się z przepięknych instrumentów, bogato zdobionych instrumentów unikalnych, wtedy zapragnąłem także mieć swoją kolekcję. I pierwszy instrument, który trafił do mnie, oczywiście poza tym, na którym grałem, instrumentem koncertowym, pierwszym eksponatem był akordeon Tatry, niemiecki akordeon 12-basowy, zbudowany zaraz po II wojnie światowej. Z perspektywy czasu widzę, że ten instrument niezwykle cenny, bo przez kilkanaście lat zbierania akordeonów, poszukiwania coraz to ciekawszych instrumentów, takiego jeszcze drugiego nie spotkałem. Ciężko jest samemu pochać z wystawą akordeonów i to wszystko samemu ogarniać. A jak jest ta bratnia dusza obok, to chociaż tak wyraźnie człowiekowi nie nudzi się tak. Dźwigam też z tobą. No, to już jest w ogóle heroizm. Te najcięższe też. Popularnie na te instrumenty mówi się heligonka, czyli nazwa wzięła się od instrumentu dętego, przypominającego tubę, który wydaje niskie dźwięki. To jest odpowiednik kontrabasu w orkiestrze dętej, nie w smyczkowej, tylko w dętej. No i posłuchajcie, jak taki instrument brzmi. Muszę się nauczyć. W podstawowej byłem wręcz nękany, ja to tak przynajmniej odbieram, za to, że grałem na tym akordeonie. Wiadomo, że dzieciaki, młodzież między sobą, no tam nawet nie tyle, że rywalizują, ale potrafią sobie mocno dopiec. I to był moment, w którym rodzice zdecydowali, że pójdę do szkoły muzycznej, która jest także szkołą ogólnokształcącą, to się nazywa ogólnokształcąca szkoła muzyczna w Gdańsku na ulicy Gnilnej. I kiedy tam poszedłem do 8 klasy, no to poczułem się wyjątkowo. Chodziłem do tej szkoły z radością, bo tam byli sami tacy jak ja. Można powiedzieć, tacy młodzi jeszcze, zupełnie nie dojrzali emocjonalnie, wariaci muzyczni. My na przerwach, no to bawiliśmy się przy pianinie, jeśli tak można powiedzieć. Rozmawialiśmy o muzyce. Po prostu cała szkoła ogarnięta muzyką. Oczywiście uczyliśmy się historii, języków, biologii, fizyki, tego wszystkiego, co trzeba się uczyć. Ale kiedy tam poszedłem, to dopiero odżyłem. Poczułem się naprawdę tak bardzo, bardzo swobodnie. I to był czas, kiedy naprawdę przy instrumencie spędziłem bardzo, bardzo dużo, dużo chwil. Ale cóż to dla ciebie, Mateusz, nie? Próbujemy, tak? Po kolei, powolutku. Wiesz co, piąty palec to nie jest dobry pomysł. Raczej zacząłbym od trzeciego nawet, wiesz? Trzeci, drugi, pierwszy. Tak. Potem H, G, D. Może być i tak. Oho, ale na pewno nie. Nie. E w piątym rzędzie na pewno nie. Jak już to tutaj, zobacz. Oho, jedziemy po kolei. Tak. I potem masz F, C, A. Kiedy dziecko się uczy grać na instrumencie, to te chwile wcale nie muszą być takie miłe. Niestety. Jestem nauczycielem i akordeonu w szkole muzycznej w Bytowie i pomimo, że nękam, męczę, cisnę te dzieci, to mam świadomość tego, że dla nich to może być niełatwe. Na pewno nie jest łatwe. Ale potem przychodzi ten moment, kiedy to się zaczyna robić bardzo przyjemne. Tak jak przynajmniej w moim wypadku, kiedy mam radość z grania, jest to moja pasja, nikt mnie do tego nie zmusza. Thank you.
W domu mało słucham muzyki. Raczej w samochodzie. Spędzam tak dużo czasu w samochodzie, no nie bez powodu niektórzy mówią, że muzyk to jest zawodowy kierowca z przygotowanym programem artystycznym. Naprawdę 50 tysięcy rocznie za kółkiem to jest duży wynik. Więc w samochodzie jestem w stanie wszystkie swoje płyty, których mam parę tysięcy, przesłuchać po parę razy. Ale w domu zdarza się, że słucham muzykę. A to jest oczywiście muzyka akordonowa. Ale najbardziej lubię jazzu słuchać z akordonem. Dacy, dobrze mi słyszysz? Troszkę obok jesteśmy, wiesz? Maciek, ten duch się gorzej odzywa, wiesz? Moja pasja udzieliła się rodzicom, chociaż zazwyczaj jest odwrotnie, no ale... Ale jakby tata w genach przekazał mi tą muzykalność, no to ja teraz może tacie przekazuję właśnie to zainteresowanie z tymi starymi akordonami, które no rodzice ratują. To są dla niektórych to są tylko instrumenty, a dla mnie to są nie tylko instrumenty, bo każdy akordeon to jest historia jakiegoś człowieka, a często wielu ludzi. Bardzo często jest tak, że się kupuje instrument w internecie, nic się o nim nie wie. Ale często jest tak, że ktoś przynosi taki instrument, oddaje go ze łzami w oczach. Przy okazji można się dowiedzieć całą jego historię, tego człowieka. I w tej historii przeplata się właśnie ten akordeon, ta harmonia. To są często wzruszające historie. Są sytuacje, w których no na przykład ludzie, którzy żyli w trakcie wojny i bandonika, którą ktoś tam zakopał w jakiejś hałdzie węgla. Bo akurat wojska sowieckie wchodziły i wiadomo jak to było na Pomorzu. Po prostu niszczyli wszystko. Instrument ocalał. Oczywiście trzeba było go z tego węgla potem wyciągnąć i naprawić, ale ten instrument stoi w muzeum i można go oglądać. I rodzice właśnie go doprowadzili do takiego stanu, że on wygląda pięknie. Pochodzę z Gdańska, urodziłem się w Gdyni. Więc tym, którzy wytykają mi, że nie jestem Kaszubem, no to mówię, urodziłem się w Gdyni. O ile tam w kwestii Gdańska się dyskutuje, czy to Kaszuby, czy nie, no to Gdynia jest bezdyskusyjna. Natomiast do Sulęczyna przyjeżdżałem od urodzenia. Także jestem z tym miejscem bardzo związany i to zawsze było dla mnie chyba najważniejsze miejsce na tej ziemi. Wprawdzie jako dziecko spędzałem tutaj mniejszą ilość czasu niż w mieście, ale każdy wyjazd był wyczekiwany, to się wiązało z nieprzespaną nocą nawet. Tylko czekaniem, kiedy już wsiądziemy do tego dużego Fiata dziadka i pojedziemy do Sulęczyna. Kiedy wracam z pracy, wracam z jakiegoś koncertu, wjeżdżam już tutaj w te okoliczne lasy, jeziora, to już tak wszystko ze mnie schodzi, już się uspokajam, bo jestem tu gdzie lubię być, tu gdzie kocham być. Bardzo, bardzo lubię tutejszą społeczność, cenię sobie tych ludzi. Po prostu dobrze mi się tu żyje i tyle. Disco polo też się otarłem. Gdzieś tam w szkole podstawowej dosyć dużo tego było. To prawdziwe disco polo, które się wtedy narodziło, nie? Na początku to się nazywało chyba Gala Piosenki Chodnikowej. Tak to się wszystkie zespoły typu Accent Boys, o Milano. Milano to był mój ulubiony zespół.